Cena ropy znajduje się na poziomie około 52 dolarów. Tegoroczny szczyt wypadł na poziomie 55-20. No i wydaje się, że w krótkim terminie możemy mieć jakąś niewielką przecenę na ropie. Możemy zejść do poziomów na przykład 50 dolarów. Natomiast no, wydaje się, że to będzie tylko lokalna korekta. Natomiast w dłuższej perspektywie można spodziewać się tego, że kurs ropy będzie rósł. No i tutaj oczywiście możemy popatrzeć na właśnie fundamentalne przyczyny. Mieliśmy porozumienie państw OPEC. Na 6 miesięcy ograniczono wydobycie. Natomiast no, wydaje się właśnie, że w tej perspektywie 6-miesięcznej możemy osiągnąć takie poziomy, na przykład jak 58-62 dolary za baryłkę. Tam jest dosyć silny opór. I teraz, jeśli popatrzymy na to, jak to porozumienie może być przestrzegane, no to z historii wiemy o tym, że często porozumienia państw OPEC, które były zawierane, nie były potem przestrzegane przez same państwa OPEC. Natomiast wiemy też, że mamy takie kraje jak Nigeria, czy na przykład Libia i Stany Zjednoczone, które oczywiście nie należą do państw OPEC i oczekują analitycy tego, że na przykład Nigeria, Libia mogą zwiększać wydobycie ropy, natomiast Stany Zjednoczone mogą wydobycie ropy zwiększyć w drugiej połowie tego roku. Czynnikiem, który by hamował nieznacznie wzrost cen ropy, będzie w mojej ocenie silny dolar w tym roku. Od maja zeszłego roku widzimy, że kurs dolara się umacnia w relacji do głównych walut światowych i myślę, że ten trend potrwa jeszcze no, co najmniej pół roku. W tym roku przewidywane są trzy podwyżki stóp procentowych. W tamtym roku o tej porze mieliśmy takie oczekiwania, że cztery będą podwyżki stóp. Skończyło się na jednej podwyżce. Więc myślę, że w tym roku może być trochę podobnie. Też nie sądzę, żeby były aż trzy podwyżki. Może się skończyć na jednej albo na dwóch. Pierwsza jest przewidywana na czerwiec. Więc generalnie w drugiej połowie roku może być już jakiś impuls taki, że ceny ropy mogą osiągnąć maksimum, natomiast potem w dłuższej perspektywie, gdybyśmy spojrzeli sobie na przykład na perspektywę kilkuletnią, no to myślę, że ceny ropy już będą schodziły w dół. Jeśli chodzi o ceny na stacjach benzynowych, obecnie cena benzyny 98 jest gdzieś w okolicach 5 zł za litr. No i tutaj będziemy mieli trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest oczywiście wzrost ceny ropy. Drugi czynnik to jest niestety umacniający się kurs dolara do złotego. No i trzeci czynnik to są marże producenckie. Myślę, że przy wyższych cenach benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych te marże będą musiały być zmniejszone. Natomiast obawiam się tego, że w tym roku możemy mieć no, poważniejszy wzrost cen benzyny. Być może nawet cena benzyny dojdzie do poziomu 6 zł za litr.